Tak, dzisiaj wyjątkowy dzień. 233 lata temu przyjęliśmy jako społeczeństwo polskie Konstytucję 3 maja. Niezwykle ważny akt, wtedy nazywany aktem rządowym, który zmienił tak naprawdę bieg historii naszego kraju, ale także całego regionu. Druga konstytucja na świecie, pierwsza konstytucja w Europie. Konstytucja, która powstała między innymi ze względu na nasze trudne doświadczenia z przeszłości. Doświadczenia, które doprowadziły do upadku Rzeczpospolitej Polskiej, do tego wszystkiego, co hamowało rozwój naszego kraju. Jedną z tych rzeczy niestety wówczas było liberum veto. Liberum veto, które było regułą blokującą przez jeden głos ważne decyzje dotyczące bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwa naszego kraju, rozwoju naszego kraju, ważnych decyzji dotyczących Polski. To liberum veto zostało właśnie 233 lata temu zniesione na mocy Konstytucji 3 maja. I dzisiaj po latach, szanowni państwo, patrząc na polską i europejską rzeczywistość, niestety musimy przypomnieć, że to liberum veto, ta zasada jednomyślności nadal obowiązuje. Obowiązuje na poziomie Unii Europejskiej. Zasada, która także dzisiaj ma bardzo destrukcyjny efekt i dla Polski, i dla Unii Europejskiej. Bo zasada weta niestety w praktyce oznaczała w ostatnich latach to, że premier Węgier Viktor Orbán blokował na przykład pomoc obronną dla Ukrainy. Zasada weta oznaczała w praktyce to, że premier Morawiecki, kiedy był premierem rządu PiS, blokował na przykład ważną decyzję, o którą zabiegało wiele krajów unijnych, także przecież wielu Polaków i Polek, żeby opodatkować wielkie korporacje światowe, które na potęgę wyprowadzały i wyprowadzają pieniądze z Polski, z Unii Europejskiej. Wtedy tę decyzję przecież blokował premier Mateusz Morawiecki. I to są tylko dwa przykłady tej patologii funkcjonowania weta w Unii Europejskiej. Dzisiaj można korzystać z tego weta w ramach Unii Europejskiej, w ramach Rady Europejskiej w kilku przypadkach, tak zwanych rzeczy delikatnych i wrażliwych dla Unii Europejskiej. Po pierwsze, jeśli chodzi o obronność, i tutaj niestety Orbán korzystał z tego prawa weta. Po drugie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Następnie, jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne i dotyczące na przykład prawa rodzinnego, praw obywatelskich, ale także niestety, szanowni państwo, jeśli chodzi o ważne decyzje dotyczące finansów Unii Europejskiej. I to na dłoni pokazuje nam, szanowni państwo, taką delikatność funkcjonowania Unii Europejskiej, bo w każdej chwili może znaleźć się jakiś koń trojański Putina, jak Orbán czy Morawiecki, którzy będą znów chcieli zastosować tę zasadę weta w ramach Unii Europejskiej. I my jako Lewica, szanowni państwo, po przedstawieniu wczoraj idei rozpoczęcia dyskusji o Konstytucji dla Europy, dzisiaj przedstawiamy kolejny postulat. Będziemy walczyli o to, żeby w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej znieść zasadę weta. Znieść tę destrukcyjną dla Unii Europejskiej i niezwykle niebezpieczną zasadę, która blokuje rozwój Unii Europejskiej, która daje narzędzie takim tak nieodpowiedzialnym politykom jak Orbán czy Morawiecki do niszczenia Unii Europejskiej od środka. Ta zasada weta, szanowni państwo, na przyszłość jest zagrożeniem dla Polski. Zagrożeniem dla Polski, jeśli chodzi o politykę obronną, bo proszę sobie wyobrazić, że znów znajdzie się jakiś Orbán, który będzie blokował na przykład pomoc militarną dla Ukrainy, ale także, szanowni państwo, zasadę, która jest niebezpieczna, na przykład jeśli chodzi o sytuację Polek, kobiet w Polsce.
Otóż ta zasada weta pozwala zablokować na poziomie unijnym zrównanie praw Polek z prawami innych Europejek. W każdej chwili może znaleźć się polityk jednego z krajów członkowskich, także niestety Polski, który nie pozwoli na to, żeby Polki miały takie same prawa jak Francuzki, Belgijki czy Holenderki. I dlatego pilnie musimy zrezygnować z tej zasady weta na rzecz większości kwalifikowanej. Takiej większości, która zabezpieczała będzie interesy Polek i Polaków, ale także dbała o to, że prawa kobiet, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, prawa mniejszości będą respektowane na poziomie europejskim, a to oznacza także na poziomie polskim. I Lewica idzie po to do Parlamentu Europejskiego. I jeżeli pytacie Państwo, po co głosować na Lewicę, to właśnie po to, żebyśmy tę zasadę weta destrukcyjnego 233 lata temu w Polsce, a dzisiaj w Unii Europejskiej znieśli. Kto jak nie Polki i Polacy powinni ze swoim doświadczeniem właśnie tego fatalnego liberum veto mówić głośno o tym w Unii Europejskiej. Mamy za sobą, Szanowni Państwo, większość Parlamentu Europejskiego. W listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski w swojej rezolucji wezwał do zniesienia zasady weta w ramach Unii Europejskiej. Do wycofania się z tego destrukcyjnego mechanizmu funkcjonującego w Unii Europejskiej. Dzisiaj Lewica mówi jasno i wyraźnie. Weto szkodzi Unii Europejskiej, szkodzi bezpieczeństwu naszemu kontynentowi, naszemu kraju i krajów członkowskich. I dlatego idziemy do Parlamentu Europejskiego, żeby znieść ten destrukcyjny dla Polski i Europy mechanizm blokowania ważnych decyzji. To jest nasz drugi postulat w ramach kampanii do Parlamentu Europejskiego, jedno z naszych zadań Lewicy w przyszłym Parlamencie Europejskim. Wczoraj przedstawiliśmy Konstytucję dla Europy, dzisiaj przedstawiamy mechanizm zniesienia weta na rzecz większości kwalifikowanej. Oddaję teraz głos pani ministrze równości, która jeśli chodzi o to, jak destrukcyjny może być ten mechanizm, może powiedzieć bardzo wiele, bo przecież kwestie równości w Polsce niestety nadal nie są rozwiązane. Pani ministrze, oddaję pani głos. Dziękuję bardzo. Robert Biedroń mówił o likwidacji weta, ale to oczywiście tylko jedna z tych reform, jakich dzisiaj wymaga Unia Europejska, Parlament Europejski i organa europejskie. My dzisiaj świętujemy Konstytucję 3 maja. Konstytucję 3 maja, która zreformowała i wzmocniła instytucję Parlamentu Polskiego. I my dzisiaj wysyłamy do Parlamentu Europejskiego bardzo silną drużynę. Drużynę, która nie idzie na europejską emeryturę, która chce wprowadzać prawdziwych zmian. Parlament Europejski ma silny, demokratyczny mandat, ale musi mieć możliwość realizowania i reprezentowania interesów tych społeczeństw, które go wybrały. Dlatego Parlament Europejski potrzebuje dzisiaj także inicjatywy ustawodawczej oraz uprawnień budżetowych. Musi mieć także możliwość powoływania i odwoływania przewodniczącego Komisji Europejskiej w konstruktywnym wotum nieufności. Ludzie Lewicy, którzy będą nas reprezentować w Parlamencie Europejskim, będą walczyć na rzecz tych zmian. My dzisiaj świętujemy Konstytucję 3 maja, ale jesteśmy tutaj dzisiaj na kładce z warszawiankami, warszawiakami. Będziemy rozmawiać o tej konstytucji, która obowiązuje, a której wciąż wielu nie chce przestrzegać, bo to w naszej konstytucji zapisana jest dzisiaj równość kobiet i mężczyzn, to w naszej konstytucji zapisana jest gwarancja dostępu do świadczeń medycznych, do ochrony zdrowia, która dla Lewicy oznacza także dostęp do przerywania ciąży. To w naszej konstytucji zapisane jest prawo do mieszkania i o tym Europejskim Funduszu Mieszkaniowym także będziemy mówić w naszej kampanii parlamentarnej. Bardzo dziękujemy Państwu dzisiaj tutaj za liczną obecność. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy chcą się dzisiaj z nami spotkać, którzy stoją tutaj już tu mnie. Pozdrawiamy Was, dziękujemy i za chwilę idziemy w tłum, będziemy rozmawiać z Polkami i Polakami, zachęcać ich do tego, żeby 7 czerwca poszli na wybory, 9 czerwca pomogli Lewicy je wygrać, ale także pomogli wygrać je
koalicji rządowej 15 października. My dzisiaj potrzebujemy Was przy urnach wyborczych 7 czerwca, ale potrzebujemy Waszego głosu do tego, żeby w Parlamencie Europejskim, żeby w Unii Europejskiej realizować konkretne postulaty. Dziękuję bardzo. Jak powiedziała pani ministra, zapraszamy państwa, będziemy rozdawali konstytucję podpisaną przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, przyjętą, jak państwo możecie zobaczyć, 6 kwietnia 97 roku i to jest prezent lewicy dla warszawiaków, warszawianek, Polek i Polaków z okazji Święta Konstytucji. Mamy kilka tysięcy takiej konstytucji, rozdajemy w całej Polsce i dzisiaj właśnie zaczynamy akcję rozdawania w Warszawie, żeby każdy Polak i każda Polka mieli w sercu i w domu taką konstytucję. Miłego dnia i wszystkiego dobrego z okazji 3 maja. Dziękujemy bardzo. Niech się święci 3 maja. Niech się święci. Zapraszam jeszcze do wspólnego zdjęcia. Dobrze, a czy są jakieś pytania indywidualnie, tak? Dobra, dzięki.